Cześć, witam. Dotarły do mnie ostatnio dwie przesyłki niespodziankowe z Warszawy. Pierwsza, tak wygląda pudełko. Pierwszą otrzymałam od Ani z kanału Znalezione, Przeczytane. Ze wspaniałym listem. Tak wygląda. Przepięknie zapakowana książka. Jest to tak zwane wydanie ekskluzywne. Już Wam pokazuję. Zanim do książki, Ania przysłała mi wspaniały list, życząc i gratulując, znaczy gratulując 6000 subskrybentów i życząc dalszego rozwoju kanału. Do tego były dołączone wspaniałe zakładeczki, karteczki, wiersz. A także przecudna, już Wam mówię, już Wam pokazuję, przecudna zakładka. Ania mówi, nie wie dlaczego ta zakładka nazywa się nauczycielska. Ja też nie wiem. Tak wygląda. A tutaj jest ten zegarek. Dla nauczycieli zegarek jest ważny, bo, ale dla mnie najważniejsza jest książka. To jest cudo. To jest ekskluzywne wydanie. To jest biały kruk. Wydawnictwo nazywa się Wolno, a książka to zbiór wierszy Krystyny Miłobędzkiej Jest, Jestem. Krystyna Miłobędzka to jest poetka mieszkająca w Wielkopolsce. No i jej wiersze są przecudne. Już od dawna przymierzałam się do zakupu, no ale to wydanie jest absolutnie, totalnie cudne. To są wiersze z lat, już Wam mówię. 1960-2020, a więc od właściwie cały przekrój twórczości Krystyny Miłobędzkiej. I teraz po głowie mi chodzi taki temacik, temat, no żeby jakiś filmiczek z tymi wierszami nagrać. Może właśnie filmiczek jubileuszowy. Już o tym myślę. Aniu, dziękuję Ci za tak cudną niespodziankę i cudną przesyłkę. Bardzo, bardzo jestem wzruszona i dziękuję. A następna przesyłka w takim oto pudełku od Doroty z Warszawy. I co tutaj Dorota mi przysłała? Zacznę od tego, co na górze, od czegoś dla ciała. To jest herbata zimowa z owocami. Herbata liściasta, skórka pomarańczy, malina, jabłko suszone i goździki. Tak to wszystko wygląda. I to herbata została wyprodukowana w Bukowinie Tatrzańskiej. No, w Bukowinie Tatrzańskiej, schronisko Bukowina. A więc pewnie pachnie Nartami i Tatrami. A więc tutaj herbata, no i druga herbata. Single Original Tea, herbata się nazywa herbata mieszanka rosyjska, herbata czarna. Ale nie wiedziałam, czy ją pokazywać w tej sekundzie, kiedy bojkotujemy wszystkie rosyjskie towary, ale na szczęście nie jest to towar rosyjski, tylko herbata została wyprodukowana w Kawowe Cuda w Grodzisku Mazowieckim. A składniki tej herbaty zostały sprowadzone z Chin i Indii, więc ta nazwa jest tylko taka, herbata rosyjska. No i kiedy jestem już przy temacie bojkotowania, no to tak, wojna rosyjsko-ukraińska, czyli napaść rosyjska na Ukrainę już toczy się 8. dobę. I jak mi napisano pod jednym z filmików, no bojkotujemy wszystko, co rosyjskie. Sankcje są ogromne, ale ktoś mi napisał, że ludzie pozbywają się również rosyjskich książek. Co Wy na to? Niektóre wydawnictwa, o czym też się dowiedziałam z jakiegoś kanału, zaprzestają druku rosyjskich książek. No i co Wy na to? Zwłaszcza o tym pozbywaniu się rosyjskich książek. A ja przed agresją wprawdzie kupiłam książkę Ludmiły Ulickiej pod tytułem Zielony namiot. Poczytajcie sobie recenzję o tej książce, a więc wypowiedzcie się, jak
Jaki jest wasz stosunek do pozbywania się rosyjskich książek? Dobrze, że rosyjską zimę nagrałam już jakiś czas temu, bo nie wiem, czy teraz miałabym waszą zgodę na nagranie tego filmu. A więc rosyjska herbata, tyle o tym. A teraz o książkach. Pierwsza to jest Jerzy Besala, Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn od romantyzmu do ponowoczesności. Co to ja nie wiem, dlaczego tu jest ta wolność wiodąca lud na barykady. O, miłość Hitler, Stalin, Mao Tse-tung. No, a jak to jest z miłością w erze Putina, to na razie jeszcze nie wiemy. Ale ktoś kiedyś to opisze, jak mówił Miłosz. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, lepszy dla ciebie byłby świt zimowy, sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Dobrze, druga, Bralczyk, Ogórek, a bodaj ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy. O, to może być bardzo ciekawe. Z czego śmieją się Polacy? A co było zabawne dla starożytnych Greków? O humorze narodowym, regionalnym i tak dalej. No. Ciekawostka. Michael Butler, Mata Hari, walka wywiadów. Tak. Gdybym była książką, José Jorge Letria i André Letria. Przekład z języka portugalskiego. Gdybym była książką. Gdybym była książką, najbardziej zależałoby mi na tym, żeby mnie czytano i żebym mogła cieszyć się wolnością. Has. To jest powieść graficzna dla dzieci. Gdybym była książką, nigdy by mi się nie spieszyło do słowa koniec. No i jako czytelnik mogę też tak powiedzieć. Jako czytelnik też nigdy mi się nie spieszy do słowa koniec. Okłamałam was, bo przy niektórych książkach bardzo mi się spieszy. Dobrze. O! O tej książce mówiła Ania z kanału Znalezione, Przeczytane. Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz. Iwan to jest kot. Kot. Wspaniały kot. Należący źle. Rodzina Konwickich należała w pełni do tego kota. Co tu mamy? Druga młodość. I cóż z tego, że druga? To czytałam i już omawiałam. Caroline de Maigret i Sophie Mas. Czyli spojrzenie na drugą, świeży i autoironiczny poradnik życia, makijażu i rad modowych dla kobiet drugiej, trzeciej, przeżywającej drugą, trzecią i piątą młodość. Bardzo inspirująca książka. Co tu mamy? Agata Tuszyńska, Rodzinna historia. Nie czytałam, ale słyszałam o tej książce. Wychowała się w tradycyjnym domu, gdzie strojono choinkę. Była dorosła, kiedy dopuszczono ją do tajemnicy. Matka i jej rodzina to polscy Żydzi. Tak. O, coś czeskiego. Jezioro, Bianka Belowa. Nagroda Unii Europejskiej. Osada rybacka gdzieś na końcu świata. Musi wyruszyć w nieznane. Czeska, to biorę w ciemno. Co to jest? Laureatka Nagrody Goncourtów. Michel Lesbre. Fascynująca opowieść o wyprawie transsyberyjską koleją do ukochanego niegdyś mężczyzny. O,
Doskonała literacka próba odnalezienia utraconych uczuć. Książka francuska. Mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy będziecie oglądać ten film, Ania z kanału Znalezione Przeczytane ogłosiła już akcję Czytajmy literaturę francuską, a być może ta akcja już się zakończyła, więc na pewno ta książka jak znalazł, bo oczywiście wezmę udział w tej akcji, no jest dla mnie jak znalazł. Co tu mamy? Elizabeth McCracken, Grom z jasnego nieba i inne opowiadania. A kim jest ta Elizabeth? W Bostonie się urodziła. Opowiadania to 9 nietypowych historii. A więc zbiór opowiadań. No tak, no po prostu ten mój mąż Andrzej zawsze musi skorzystać z moich znajomości, przyjaźni i z moich paczek. Proszę bardzo. To jest Nim zdaj Puria, Poza możliwe, Jeden żołnierz, 14 szczytów, Moje życie w strefie śmierci. To jest, autor urodził się w Nepalu, tak, w styczniu 2021 roku wraz z 9 innymi Nepalczykami wspiął się na K2. Ostatni ośmiotysięcznik niezdobyty zimą, tak? Słyszałam o tym. No więc Andrzejowi skapło, jak zwykle jemu skapuje, a więc bardzo dziękuję obu dziewczynom za przesyłki, Ani, a przede wszystkim Dorocie za tak wypasioną full paczkę. Jestem przeszczęśliwa. Doroto, dziękuję, całuję, ściskam. Będę piła herbatę i czytała. No i oczywiście nie muszę dodawać, że serial pod hasłem Rewanżyki będzie miał kolejny odcinek. A więc do widzów się zwracam, komentujcie, dyskutujcie na temat, o który Was prosiłam na początku filmu. No i dziękuję. Do zobaczenia!